Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie nordycką puszkę małą z kolekcji Panini Euro 2020 Kick-Off 2021. Nie wiem, czy pamiętacie, ale dostałem ją w gratisie ze sklepu Fantop. W środku mamy 32 karty, 3 limitki, więc zobaczymy, jakie karty nordyckie nam tutaj jeszcze wpadną. No i oczywiście, czy będą jakieś nordyckie karty. Jedna saszetka, druga. No i tu mamy 3 limitki w środku. Antoine Martial z Francji, Lindelöf, Szwecja i z Niemiec Serge Gnabry. No, czyli nic tutaj takiego mega konkretnego nie wpadło. Będziemy rozgrywać pojedynek pomiędzy tymi trzema zespołami. W sumie 4 saszetki. No, szansa tutaj dla Szwedów ogromna, bo są karty nordyckie w środku. Więc zobaczymy. I pierwsza saszetka. Mamy Alderweireld, fans favorite Belgia. Następnie Donny van de Beek, Holandia, key player. I popatrzcie, najrzadsza nordycka karta Invincible. Nordic Invincible, Eriksen, Pukki, Kulusewski. Tutaj jest Szwed, więc punkcik. I co dalej? Jest Anglia, mamy Masona Mounta. Ale nie, tutaj mamy Francję. Troszkę mi się tutaj pomyliło. Polska, Mateusz Klich. Z Belgii, Thomas Munier. Szwajcaria, Jan Sommer. I Finlandia, Joel Pojanpalo. Ale mega, no. Padła najrzadsza nordycka karta. Co mi się... Coś język plącze dzisiaj. Troszeczkę zachrypły jestem. Pochorowałem się troszkę. Marcus Rashford, fans favorite Anglia. Z Rosji mamy Dzikie, Georgi Dzikia, Defensive Rock. I jest nordycka karta Game Changer, Virgil van Dijk z Holandii. Następnie karty bazowe. Hiszpania, Ansu Fati. Portugalia, João Cancelo. Walia, Ampadu. Szkocja, Tierney. I Macedonia, Nestorowski. Trzecia saszetka. Pijatow, fans favorite Ukraina. No i proszę, z Polski mamy Multiple Glik Walukiewicz, Maestro and Prodigy. I jest nordycka karta ze Szwecji, Scandinavian Stars. Olson, Claesson, Egdal, Larsson. Drugi punkcik. Co dalej? Włochy, Nicolo Barella. Rosja, Szunin. Czechy, Sołczek. Rosja, Zobnin. I Niemcy, Julian Brandt. Czyli jest jeden punkcik dla Niemiec. Tylko Francja bez jakiegokolwiek punktu. Second skin Szkocja. Następnie multiple Rosja, Ozdojew, Zobnin, Miranczuk. Z Finlandii mamy Hradecki, Toivio, Arajuri, Uronen. I bazówki. Dania, Was. Szwecja, Augustinsson, trzecia karta. Następnie Jazici z Turcji, z Węgier Siger i Chorwacja Barisic. Czyli zwycięża, tak jak przeczuwałem, Szwecja. Trzy karty wpadły, dzięki tutaj dwóm nordyckim kartom jest zwycięstwo. Na drugim miejscu Niemcy, na trzecim Francja. Także fajny odcinek, moi drodzy. No, wpadła nordycka karta Nordic Invincible, bardzo rzadka. No i tutaj są pozostałe, czyli tak jak zawsze w jednej saszetce mieliśmy jedną nordycką kartę. Ok, moi kochani, to by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, to łapki w górę. Żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!